Zostało nam niewiele czasu. Meteor wielkości północnej Karoliny leci prosto na nas. Siła uderzenia zniszczy wszystko i wszystkich na tej planecie. Zbudowałem bunkier, który wytrzyma siłę rażenia i pomieści 8 osób. Was i mnie. Po katastrofie ponownie zaludnimy i ucywilizujemy Ziemię. Nasz wrzaskliwy świat jest jak kabaret, to powieść idioty, głośna, absurdalna, wychwalana przez krytyków. Ludzie się boją się wirusów, asteroid, globalnej, klimatycznej katastrofy. Strach jest powszechny, niby go nie widać, ale wystarczy jedno tąpnięcie i wszyscy przełączają się w tryb awaryjny. Tryb myślenie wyłącza się, a tryb panika załącza. Fascynujące, że z tych wszystkich strachów ludzie nie boją się tego, czego bać się powinni. I w zasadzie o tym jest ten film. Jest również o nadziei. Bez tego nie strzępiłbym sobie języka. Dzień Wszystkich Świętych zapadł w pamięć na długo. Większość mieszkańców uczestniczyła wtedy w uroczystej mszy. Tutaj w Lizbonie 1 dnia listopada 1755 roku miało miejsce trzęsienie ziemi. Powiecie, że to nic wielkiego, bo takich wydarzeń było mnóstwo. Nic bardziej mylnego. Ten kataklizm był jedyny w swoim rodzaju. Trzęsienie ziemi w Lizbonie było w rzeczywistości całą serią trzęsień, które objęły swoim zasięgiem większą część Europy, Afryki i Ameryki. Zanotowano je także na Grenlandii oraz w Indiach Zachodnich. W Afryce wstrząs był prawie tak samo gwałtowny jak w Europie. Większa część Algieru została zniszczona. Niektóre z gór Portugalii zaczęły się gwałtownie trząść. Ich szczyty otworzyły się. Opowiadano, że z ich rozłupanych wierzchołków wydobywały się płomienie. W Lizbonie usłyszano potężny grzmot i w chwilę później większa część miasta przestała istnieć. W 6 minut zginęło 60 tysięcy ludzi. Mieszkańcy Lizbony biegali w tym chaosie trawieni przerażeniem. Bili się w twarze i piersi wołając: litości, koniec świata. Matki zapomniały o swoich dzieciach, biegając w koło z wielkimi krucyfiksami. Ludzie kryli się w kościołach, skąd wystawiano hostie i święte relikwie. Misterne posągi, ludzie i kapłani, wszyscy zostali pogrzebani pod gruzami. Wiele osób schroniło się na pięknym marmurowym molo, ufając, że tutaj będą bezpieczni. Walące się budynki nie zabiły ich, tak jak przewidywali, ale ocean pochłonął ich wszystkich. Potężna fala tsunami runęła na wybrzeża Portugalii, Hiszpanii i zachodniej Afryki. Do Kadyksu wdarła się fala gigant o wysokości 18 metrów. Pożary szalały jeszcze przez kilka dni. W sumie zginęło około 90 tysięcy ludzi.
I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr. Wszystkie te znaki pojawiły się na przełomie XVIII i XIX stulecia. Dokładnie w takiej właśnie kolejności. Trzęsienie ziemi 1755 rok, czarny dzień 19 maja 1780 rok i spadanie gwiazd w 1833 roku. To była szósta pieczęć z Apokalipsy Jana. Interesuje mnie, na jakim etapie jesteśmy aktualnie. Popatrzmy na statystyki. Ilość klęsk żywiołowych na świecie rośnie lawinowo. Aktywność wulkaniczna, pożary lasów, trzęsienia ziemi i obsunięcia, ekstremalne warunki pogodowe, susze, powodzie. Moc wyzwalana podczas tych klęsk jest coraz bardziej ekstremalna. Tutaj akurat mamy cyklony. Aktywność sejsmiczna osobno rośnie. Jednodniowe anomalie pogodowe do góry. Urwania chmur. Erupcje wulkanów osobno, jeśli ktoś ma wątpliwości, pożary lasów, Stany Zjednoczone. A tak na marginesie, wszystkich pieczęci z Księgi Apokalipsy jest 7. To jest już ostatnia prosta w Wielkiej Pardubickiej. Słuchaj, ziemio, oto sprowadzę nieszczęście na ten lud, owoc jego myśli, gdyż nie słuchał moich słów ani mego prawa, ale je odrzucił. 24 kwietnia 1998 roku prawdopodobnie największy Polak w historii świata, papież Jan Paweł II, wypowiedział następujące słowa. Ku przerażeniu adwentystów Dnia Siódmego, Świadków Jehowy i wielbicieli Nostradamusa, nasz świat nie zmierza do swego końca. Pod koniec 2008 roku papież Benedykt XVI zapewnił wierzących, że koniec świata nie jest bliski. 26 listopada 2014 roku papa Franciszek zadeklarował, iż nasz świat zakończy się w erze pokoju, a nie zniszczenia. To wszystko są jednak maluśkie bułeczki. Najważniejszy adwentysta, przewodniczący Ted Wilson, powiedział ostatnio, że do końca świata to jeszcze kawał czasu. Przypomnę, że adwentyści Dnia Siódmego to kościół, który od swego powstania głosi bliskie przyjście Chrystusa. Stąd ta nazwa, adwentyści. To, że papieże zapewniają, że nie ma się czym martwić, jeśli chodzi o koniec świata, to luzik. Ale jeśli pan Ted Wilson bagatelizuje tę sprawę, to znak, że paruzja Chrystusa jest naprawdę tuż, tuż. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna Jego chwały. Pod Nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z Jego rąk i tam jest ukryta Jego moc. Przed Nim idzie zaraza, a za Nim podąża mur. Trzęsie się ziemia, gdy powstaje, gdy patrzy drżą narody. Pękają odwieczne góry, zapadają się prastare pagórki. Jego drogi są wieczne. Nie ma winnych, wszyscy święci, tak śpiewał Marek Piekarczyk z TSA. Ziemia to miejsce ludzi nieskalanych, nikt nie ma problemu na tej globalnie podgrzanej planecie. Genetyka i prawo. Czy istnieje genotyp agresji? Bijesz żonę, masz zbyt dużo testosteronu. Dziecięca agresja zapisana jest w genach. Szwedzi odkryli geny przemocy i zbrodni. Kradniesz, kłamiesz, to tylko genetyka. Czytajmy dalej. To geny odpowiadają za alkoholizm. Uzależnienie mamy w genach. Najnowsze badania nie pozostawiają wątpliwości. Pijesz, przypalasz, norma, nie przejmuj się. Zdrada zapisana w genach. Człowiek nie został stworzony do monogamii. Małpy skaczą od jednej do drugiej. Oto jest dowód. O tym, czy zdradzimy partnera, decydują geny. Znamy geny odpowiedzialne za zdradę. Zdrada zakodowana w genach. Fajowo. To jest dopiero życie. O, to jest dobre. Naukowcy odkryli gen otyłości. Urwałeś drzwi od lodówki? Jesteś waleniem i wpływasz do Zatoki Monterey? To nie twoja wina. Zjedz czekoladkę albo wiadro czekoladek. Tak wiem, jestem chamem, ale wiecie co? Przepraszam, ale to geny. Przykre to, ale to geny. Nic nie poradzę. Mam nadzieję, że nauka stać się może narzędziem do edukowania ludzi, jak normalne i naturalne są zachowania seksualne pomiędzy tą samą płcią, powiedział Benjamin Neal, genetyk z Broad Institute of MIT.
jeden z pierwszoplanowych badaczy w międzynarodowej grupie naukowców. To geny odpowiadają za preferencje seksualne, dowodzą największe dotąd badania DNA gejów. Wiecie co? Moja Biblia mówi mi, że największym problemem tej planety jest grzech. G-R-Z-E-C-H. Grzech. Odłączenie od Boga i odwrócenie się do Niego plecami. Dzisiaj nawet chrześcijanie twierdzą, że 10 przykazań już nie obowiązuje. Twierdzą, że są zbawieni, ale równocześnie nie odnoszą zwycięstwa nad piciem, obgadywaniem, nieżyczliwością, chamstwem, kłamstwem itd., itd. Wiecie, czym różni się prawdziwe chrześcijaństwo od podróbek? Wiara oparta na Chrystusie, a nie na bajkach, ma moc zmiany charakteru i ciągłego wzrostu w górę. Jeżeli tego w was nie ma, to wybaczcie. Wiecie, jestem trochę chamski, ale to jest zupełnie coś innego. Może się bardzo ładnie nazywać, ale to coś innego. Anton Szendrej LaVey, założyciel The Church of Satan, kościoła szatana, trafnie podsumował mentalność współczesnego człowieka. Powiedział: ludzie głęboko wierzą w to, że mogą robić wszystko, na co tylko mają ochotę. Bardzo mnie to cieszy, bo w ten sposób nieświadomie wyznają wszystkie ideały szatana, choć robią to bez wymawiania jego piekielnego imienia. Woe to you, America! For the hour of your judgment has come! The first woe has passed, behold the second woe! Your city streets shall be turned to stubble! And your skies shall be filled with smoke. Fire will fall from heaven, and then you will know that I am the Lord your God. Repent, United States of America. For the kingdom of God has come near to you. W lutym 2020 roku firma związana z Kościołem Baptystów w Stanach Zjednoczonych przeprowadziła sondaż wśród pastorów. 9 na 10 osób stwierdziło, że widzą wyraźne znaki przepowiedziane przez Chrystusa w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ze znaków czasu wynika, że przyjście Chrystusa na ziemię jest bardzo bliskie. Podobnie wypadły badania firmy Lifeway Research. 97% pastorów wierzy w rychły koniec świata i przyjście Chrystusa. W krajach cywilizacji zachodu tak zwane end time prophecies, czyli biblijne proroctwa o końcu świata, traktowane są jako hate speech, czyli mowa nienawiści. Wygodny sposób, żeby zatkać usta każdemu, kto tylko wspomni o Chrystusie i jego paruzji. Repent, New York City! Jesus Christ is coming soon! And he is king! And he is Lord of lords and King of kings, Alpha and Omega, beginning and the end! And he can heal this land, my friends! Disease! Viruses, bacteria, you don't have to live in fear! We're so afraid of dying! The Bible says the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life! You can't find life in Jesus Christ, in His hand, the soul of every living thing, the breath of all mankind, the Word of God is going forth! Do you hear His voice, New York City? A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Tylko nie mówcie nam o końcu świata. Poradzimy sobie z problemami tej planety. Uzdrowimy ją. Mam dla was newsa. Tego bałaganu nie da się już posprzątać. Chwileczkę, a tak w zasadzie to jak to było za dni Noego? Gdy czas próby dobiegał końca, mieszkańcy przedpotopowego świata oddawali się podniecającym rozrywkom i uciechom. Ci, którzy posiadali wpływy i władzę, starali się zająć umysły ludzi wesołymi i przyjemnymi sprawami, tak aby ostatnie uroczyste ostrzeżenie nie wywarło na nich żadnego wpływu. Czyż nie dostrzegamy, że to samo powtarza się w naszych czasach? Świat bawi się i goni za przyjemnościami. Ciągłej pogoni za rozrywką towarzyszy obojętność wobec Boga i brak zainteresowania prawdami, które mogą ocalić ludzi przed zbliżającym się kataklizmem. W czasach Noego uczeni oświadczyli, że jest to niemożliwe, by świat został zniszczony przez wodę.
Gdy filozoficzne rozważania usuną lęk przed Bożym sądem, gdy religijni nauczyciele zapowiedzą długie wieki pokoju i dobrobytu, a świat zajmować się będzie interesami i przyjemnościami, szydząc z jego posłańców, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, przed którą nie uciekną. Patriarcha Noe ostrzegał ówczesny świat przed nadchodzącą zagładą. Czy ludzie go słuchali? Na pewno. Słuchali go przez długie lata. Słuchali, aż im się w końcu znudziło to całe jego gadanie. Chłopie, co ty opowiadasz? Terkoczesz te bzdury od 100 lat. Daj sobie spokój. Przestań straszyć. W ówczesnej racjonalistycznej Wikipedii Noe doczekał się zapewne podobnego wpisu. Noe. Religijny fanatyk opowiadający zabawną historię o bliskiej zagładzie świata. Woda według niego ma zalać całą ziemię. Szalony dewot buduje sobie ogromny statek na równinie z dala od morza. Odrzuca też wszelkie naukowe dowody na absurdalność swoich przepowiedni, które opiera, jak to sam podkreśla, na słowach jakiegoś tam Boga. Nie trafia do niego fakt poparty przez największe światowe autorytety, że na Ziemi nie ma wystarczającej ilości wody, aby była w stanie zalać całą planetę. Od ponad 100 lat prace wybitnych naukowców z całego świata pokazują jasno, że ilość wody na naszej planecie nie jest w stanie zalać jej nawet na głębokość 19 cm. Alarmista Noe jest doskonałym przykładem tego, jak bardzo szkodliwy społecznie stał się religijny fundamentalizm i bagatelizowanie naukowych dowodów. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Obserwowałem ludzi opętanych strachem przed koronawirusem. Stali się niezwykle uważni, myli ręce co 20 sekund, odkażali się, maseczki na twarzy, dzikie spojrzenia. Każdy wokół stał się trędowaty. Robili wszystko, aby zachować swoje życie. Rozpaczliwie trzymają się czegoś, co i tak wkrótce utracą. Wydarzenia, o których mówili patriarchowie i prorocy, wypełniają się przed nami. Czy ktoś zawraca sobie głowę realnym niebezpieczeństwem? Przyjście Chrystusa zakończy życie na tej planecie. Zostanie tylko wypalona ziemia. Czy ktoś drży z tego powodu? Ludzie śmieją się z tych zapowiedzi. Kolejny raz to wielka nieostrożność. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili, i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Siła nawałnicy wzmagała się. Drzewa, budynki, skały i ziemia miotane były na wszystkie strony. Wśród ludzi i zwierząt zapanowało nieopisane przerażenie. Ponad rykiem żywiołu udało się słyszeć zawodzenia ludzi, którzy wzgardzili autorytetem Boga. Sam szatan, zmuszony do pozostania pośród szalejących sił natury, zaczął obawiać się o swoją własną egzystencję. Ludzie w swojej desperacji próbowali włamać się do arki. Trzymali się jej, póki nie zmyły ich fale lub nie stracili oparcia podczas zderzenia ze skałami i drzewami. Potężna arka drżała pod ciosami bezlitosnych wichrów, rzucana z fali na falę. Ryk zamkniętych w niej zwierząt wyrażał ich przerażenie i ból. Okręt płynął jednak bezpiecznie pośród szalejącej kipieli. Na zewnątrz zwierzęta w obliczu zagłady biegły ku ludziom, jakby oczekując od nich ratunku. Ludzie przywiązywali swoje dzieci oraz siebie do silnych zwierząt, wiedząc, że zwierzęta gnane instynktem będą wspinać się na najwyższe szczyty, uciekając przed podnoszącą się wodą.
Niektórzy przywiązywali się również do wysokich drzew, ale te wyrywane były wraz z korzeniami i pogrążały się w skłębionych odmętach. Miejsce za miejscem, które zdawało się chwilowo zapewniać bezpieczeństwo, trzeba było opuszczać. Ludzie uciekali na najwyższe wierzchołki gór. Często człowiek i zwierzę walczyli o skrawek ziemi, aż do czasu, gdy woda pochłonęła ich oboje. Z wysokich szczytów ludzie patrzyli wokół na bezbrzeżny ocean. Nie znalazł się już nikt, kto by szydził z uroczystej przestrogi Noego. Sposób przyjścia Chrystusa na ziemię jest doskonale opisany w Biblii. To zjawisko na skalę kosmiczną. Zobaczą go wszyscy. Wierni mu ludzie zostaną zabrani z ziemi na 1000 lat, a ci, którzy nie zawarli z nim przymierza, zginą. Paruzja Chrystusa sprawi, że ziemia będzie wypaloną pustynią, całkowicie pozbawioną życia, wróci do swego stanu sprzed stworzenia. Oto bowiem Pan przyjdzie w ogniu, a Jego rydwany będą jak wicher, by wylać zapalczywość swego gniewu i ukazać swoją grozę w płomieniu ognia. Gdyż Pan będzie sądził ogniem i mieczem wszelkie ciało, a wielu będzie pobitych przez Pana. Spojrzałem na ziemię, a oto pustka i próżnia. Ku niebu, a nie było na nim Jego światła. Spojrzałem na góry, a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki, a one się chwiały. Spojrzałem, a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały. Spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar jego gniewu. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przyjście Jezusa będzie dla świata całkowitym zaskoczeniem. Szatan wcześniej podrobi przyjście Chrystusa. Jezus ostrzegał wierzących przed tym zwiedzeniem. Uważajcie, aby was kto nie oszukał. Ostrzeżenie to adresował do ludzi wierzących. To właśnie w nich celuje szatan. Niewierzący ludzie go nie interesują. Ma ich w garści. Dziobią mu z ręki i wykonują jego wolę bez szemrania. Gdyby więc wam powiedzieli: oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Prawdziwy Chrystus w czasie paruzji nie dotknie ziemi. Fałszywy Jezus pojawi się jako wielki nauczyciel i będzie łaził po ziemi, opowiadając przecudne historie. Ciekawe słowa zapisała wielka protestancka pisarka Ellen Gould White 150 lat temu. Współczesny protestantyzm nazywa ją fałszywą prorokinią. Nie dziwi mnie to. Protestantyzm sam stał się fałszywym prorokiem, głosząc światu jezuicką, kontrreformacyjną teologią. Ten szwargocący po marsjańsku, podrygujący w rytm hałaśliwej muzyki tłum stał się głuchy na ostrzeżenia. Ten, kto nie czytał książki Wielki Bój, niech ją natychmiast przeczyta. Pozycja obowiązkowa. To nie są jakieś tam letnie chranolki. To hardcore. To prawdziwy, biblijny protestantyzm. Protestantyzm, z którego Luther, Baxter, Tyndale, Zwingli czy Calvin byliby dumni. Głównym aktem tego wielkiego dramatu zwiedzenia będzie chwila, kiedy sam szatan ukaże się ludziom jako Chrystus. Kościół długo czekał na przyjście Zbawiciela i na spełnienie swoich nadziei. Teraz wielki oszust upozoruje przyjście Pana. W wielu miejscach świata pojawi się wśród ludzi jako majestatyczna istota o oślepiającej jasności. Wspaniałości, jaka będzie go otaczać, nie widziało jeszcze żadne ludzkie oko.
Jego delikatny, miły głos będzie brzmiał jak piękna muzyka. Wypowie niektóre prawdy nieba, których niegdyś uczył Zbawiciel, jako Chrystus powie, że zmienił święcenie soboty na święcenie niedzieli i nakaże wszystkim czcić dzień, który On błogosławi. Stwierdzi następnie, że ci, którzy nadal święcą sobotę, znieważają Jego imię i nie chcą słuchać aniołów, których wysłał do nich ze światłem i prawdą. Objawiając się ludziom jako wielki lekarz, który może wyleczyć ich ze wszystkich chorób, szatan wywoła równocześnie plagi i nieszczęścia, aż miasta staną się opustoszałymi ruinami. W kontekście koronawirusa i wszelkich przyszłych wirusów słowa o wielkim lekarzu są niezwykle interesujące. Posłuchajmy uważnie, co mówi o tej sprawie prorok Izajasz. Ciągnął z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia Jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni. Ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca. Jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Jeden na drugiego spogląda osłupiały. Dlaczego? Bo świat będzie przekonany, że Chrystus już przyszedł. Przecież wszyscy Go widzieli. Widzieli Go wielokrotnie w głównych wiadomościach. Mówił do nich, uzdrawiał ich zarazy. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry. Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, tak, że narody będą drżeć przed Tobą. Ich ziemia jest pełna bożków. Oni oddają pokłon dziełom własnych rąk, które wykonały ich palce. Kłania się przed nimi prosty człowiek, poniża się też wielki. Nie przebaczaj im. Wejdź w skałę i ukryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed chwałą Jego majestatu. Wyniosłe oczy człowieka ukorzą się, ludzka pycha będzie poniżona, a sam tylko Pan zostanie wywyższony w tym dniu. Głębiny ziemi są arsenałem Pana. To z Niego wydobył broń, która posłużyła do zniszczenia przedpotopowego świata. Wody wytryskujące z ziemi w połączeniu z wodami padającymi z góry dokonały dzieła zagłady. Gdy błyskawice z nieba połączą się z ogniem z ziemi, góry będą płonąć jak rozpalony piec i wyrzucać potężne strumienie lawy, które pochłoną pola, wsie i miasta. Rozpalona lawa spłynie do rzek, powodując, że woda zacznie się gotować. Masywne bloki skalne będą wyrzucane w górę z siłą nie dającą się opisać, a ich odłamki rozpią się po ziemi. Rzeki weschną, ziemia będzie drżeć, strząsana konwulsjami. Erupcje wulkanów i trzęsienia ziemi występować będą wszędzie. W ten sposób Bóg zgładzi występnych z ziemi, ale sprawiedliwi zostaną zachowani pośród tego zniszczenia, tak jak Noe został zachowany w arce. Nic nie zrobiłem. Konferencja dotycząca zmian klimatu New Delhi. Kumulacja efektu cieplarnianego nad lodowcami wywołała nagłe ocieplenie, które pchnęło naszą planetę w 200-letnie zlodowacenie. Zgubiłem się. Myślałem, że mówimy o ociepleniu, a nie o zlodowaceniu. To paradoks. Lecz ocieplenie może wyzwolić lodowacenie. Z
Greta Thunberg wydaje się być jasnym ognikiem w mrokach tego obłąkanego świata. Politycy, których obraża, zupełnie niezrażeni, zapraszają ją na kolejne klimatyczne spotkania. Czemu? Bo agenda, którą reprezentuje, jest oficjalną linią programową. Jest prorokiem apokalipsy. Cały ten jej potok słów można streścić w kilku słowach. Podgrzaliśmy planetę, a teraz ona nas pożre. Zdarzyło się wielokrotnie, że ponure proroctwa o globalnej zagładzie głoszone były jako pewnik. Wszystkie te zapowiedzi zostały potwierdzone przez uroczy chórek naukowców. W latach 70. ubiegłego wieku Ziemia miała jakoby wstępować w nową epokę lodowcową. Jeszcze wcześniej, w latach 60. przeludnienie miało spowodować rychły upadek naszej cywilizacji. Dodam, że Ziemię w roku 1965 zamieszkiwało zaledwie 3 miliardy ludzi. Takich zapowiedzi było więcej. Papież Sylwester II twierdził, że świat skończy się 1 stycznia roku 1000. Inocenty III wieścił koniec świata na rok 1284, czyli 666 lat od powstania islamu. Krzysztof Kolumb, ten, co to przypadkowo w drodze do Indii wpadł na kontynent amerykański, ogłosił koniec świata na rok 1656. Charles Taze Russell, masoński założyciel Świadków Jehowy, nauczał, że Jezus przyjdzie w roku 1874. Późniejsi wyznawcy odtrąbili około 20 dat końca świata. Muszę tu dodać, że cała ta organizacja Świadków Jehowy ma na celu znieczulić masy na ostateczne wydarzenia. Sprawić, by ludzie traktowali Biblię jako książkę z niesprawdzającymi się przepowiedniami. Chrystus przestrzegł ludzi, aby nie wierzyli fałszywym prorokom apokalipsy. Takim, co to wyznaczają precyzyjne daty jego przyjścia na Ziemię i końca świata. Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem Chrystusem, oraz nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi. To sztuka pogrążyć się samemu. W niezwykle humorystyczny sposób podsumowuje to wielkie oszustwo tuba propagandowa Świadków Jehowy, pismo Strażnica. Jehowa uwierzytelnia swych posłańców prawdy. Czyni ich wiarygodnymi, albowiem przesłanie, jakie głoszą, staje się faktem. Jehowa jest także wielkim objawicielem fałszywych wysłanników. Daty końca naszego wesołego świata wyznaczali również protestanccy ewangeliści. Jonathan Cahn, Harold Camping, David Mede i wielu innych. Samych dat sekretnego pochwycenia było kilkadziesiąt. Ateistyczny świat ma również swoich świeckich proroków. 13 listopada 2017 roku pojawił się dokument Ostrzeżenie dla ludzkości, wydany przez Oxford University Press, będący kontynuacją historii z 1992 roku. Ostrzeżenie podpisało ponad 15 tysięcy naukowców z całego świata. Przesłanie tego dokumentu jest proste. Ludzka rasa doszła do nieprzekraczalnej granicy. Za nią jest już tylko zagłada. Powodem tego nieszczęścia jest globalne ocieplenie i zmiany klimatu. Stoimy na progu radykalnych zmian na kilku poziomach. Kto ma zapewnić te zmiany? Oczywiście rząd. Super rząd. Ciało polityczne kontrolujące każdy aspekt życia obywateli. Książę William jest drugi w kolejce do brytyjskiego tronu. W swoim przemówieniu z 3 listopada 2017 upierał się, że na świecie żyje zbyt wielu ludzi. Populacja Afryki wzrasta gwałtownie i przewiduje się, że podwoi się do 2050 roku. Jest to przerażający wzrost populacji o 3,5 miliona ludzi w skali miesiąca. Nie ulega wątpliwości, że będzie to miało ogromny wpływ na przyrodę. Ci wszyscy świeccy prorocy, obrońcy udręczonej Matki Ziemi, wykazują zadziwiające podobieństwo do wspomnianych wcześniej religijnych zwiastunów apokalipsy. Oni również uwielbiają ustalać daty. Biolog Paul Ehrlich, autor dzieła Populacyjna bomba, wieścił, że Anglia przestanie istnieć w roku 2000. Wszystko z powodu wzrostu populacji. Nie chcę być złośliwy, ale dobra stara Anglia zdążyła przyjąć do siebie pół świata, w tym ćwierć Polski. W 2009 amerykański wiceprezydent Al Gore ogłosił, że w ciągu najbliższych 5 do 7 lat czapy lodowe biegunów stopią się jak śmietankowe z polewą w upalny dzień. Nic z tego. W 1988 roku Jim Hansen, zwany ojcem klimatycznej świadomości, przepowiedział, że w ciągu 20 lat Nowy Jork znajdzie się pod wodą.
Mój drogi kolega mieszkający w Nowym Jorku zapewnił mnie ostatnio, że nie musi chodzić w gumiakach z powodu wysokiego stanu wody. Metro również nie jest zalane. Świat miał już przestać istnieć w wyniku różnych nieszczęśliwych historii. Nuklearna zima, kwaśne deszcze, gradobicia, gołoleć, a także milenijna katastrofa komputerów, która miała doprowadzić do całego łańcucha koszmarnych wydarzeń spowodowanych błędem w kodowaniu maszyn liczących. Przy przeskoku dat z 1999 na 2000 miały stanąć banki, lotniska, giełdy itd. Pamiętam to doskonale, bo mój kolega miał wtedy komputer, któremu coś pomieszało się w jego krzemowym rozumie. Tępa maszyna powitała rok 2000 wiele miesięcy wcześniej. Komputer nie wybuchł, nie wyzionął swego mikrochipowego ducha, ale dalej wesoło obsługiwał najbardziej zaawansowane technologicznie tytuły gier. Tak więc milenijną gorączkę obserwowaliśmy z szyderczymi uśmieszkami przylepionymi do naszych szczerych, słowiańskich twarzy. Natomiast profesor Sanoki będzie mówił o sposobach zwiększenia opadów śniegu w rejonach pustynnych. Od Aizako, Aniero, Adaj, Miro, Awatawś, Anazoj, Zoleszpel, Aturchel, Lecys, Arutkur, Zoleszpel, Hat, Szon, Wywomzor, Kupiecy, Kupiecy, Istamrof, Istny, Krzyś. Tak. Dziękujemy bardzo. Tak, tłumacz profesora niestety spóźni się, ale na pewno będzie na jego wykładzie. Natomiast tezy profesora Sanoki mamy wydrukowane w języku norweskim. Jak wyglądał świat przed potopem? Nie padały tam deszcze, gleba była nawadniana od spodu, poziom wód gruntowych podnosił się na chwilę, zalewał i następnie opadał. Wspaniałe rozwiązanie. Roślina nie zgnije i nie złapie pleśni. Nigdy nie było tam zimy. Ziemia miała wyrównaną temperaturę na całej swojej powierzchni, jak w szklarni. Potwierdzają to świadectwa geologiczne z terenów polarnych. Badania opublikowane w piśmie Nature pokazują, że przed 52 milionami lat na wybrzeżach Antarktyki występowała roślinność tropikalna, w tym palmy i drzewa spokrewnione z obecnie istniejącym gatunkiem baobabu. Wynika z tego wyraźnie, że w Antarktyce w przeszłości panowały skrajnie odmienne warunki klimatyczne, a w czasach zwiększonego poziomu dwutlenku węgla w atmosferze ciepłe strefy klimatyczne obejmowały swym zasięgiem cały glob ziemski. Przed około 52 milionami lat stężenie cieplarnianego gazu dwutlenku węgla w atmosferze było dwukrotnie wyższe niż obecnie. Ach, te miliony lat mnożą się jak muszki owocowe. Świat, który nie wierzy Biblii, a co za tym idzie, nie wierzy w Boga, tego, który stoi ponad swoim stworzeniem, taki świat uwierzy dokładnie we wszystko. Klimatyczna panika zatacza coraz szersze kręgi. Młodzi ludzie jeszcze przed wirusem wychodzą na ulicę, aby zmusić polityków do radykalnych działań. Ziemia ginie, wołają. Nie ma dla nas przyszłości. Wkrótce umrzemy. W sumie mają rację. Jezuickie misje lobbują brytyjski parlament. Jezuickie szkoły stają wspólnie, by walczyć z globalnym ociepleniem. Eko-jezuici wspierają deklarację klimatyczną. Teraz jest czas, wołają jezuici. Studenci jezuickich uczelni i strajk klimatyczny. Papież jezuita Franciszek zagrzewa do boju i wzywa Ducha Świętego, by zapewnić sukces konferencji klimatycznej. Co więcej, przesyła swoje znoszone paputki uczestnikom paryskiego zjazdu. Wzruszenie odbiera mi głos i łezka wokół się kręci, gdy pomyślą, jak niezwykle dobry jest ten człowiek. Jak cudowni są ci wszyscy synowie Loyoli, jak oni dbają o naszą planetę i wspólne dobro. W tym czasie jezuiccy wychowankowie maszerują z dumą i uprzedzeniem. To znaczy, chciałem rzec, z dumą i determinacją. Ratujmy Ziemię, Matkę naszą. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Muszę powiedzieć, że przez 500 lat zakon Loyoli konsekwentnie walczy o poddanie świata ponownie pod władzę Rzymu. COVID-19 jest znakomitym rozwiązaniem w realizacji tego celu.
Cel uświęca środki. W rekordowo krótkim czasie powstaje globalne społeczeństwo oparte na strachu, wyprane z zaufania i troski o innych, skoncentrowane wyłącznie na sobie, zdehumanizowane. Witajcie w nowym świecie. Symbol rządzi światem. Czasem mówi więcej niż 1000 zdjęć. Człowiek w masce wygląda jak rzecz. Cały indywidualizm jednostki zginął. Jest tylko ludzka masa. Polityczno-finansowe elity świata muszą być niezmiernie radosne. Ci ludzie, gdy wyglądają przez swoje okna, widzą ludzkie masy zakryte przez szmaty na twarzach. To jak pieski w kagańcach. As we make the world healthier, is the population going to get so big that feeding everybody and maintaining the environment is going to be impossible. Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. We find that in every country of the world, this is repeated. The population growth goes down as we improve health. But the good news is that the faster we improve health, the faster family size goes down. Komputerowy magnat nie jest w stanie wykosić wirusów ze swego Windowsa, a próbuje zwalczyć planetarny problem na prędce skleconą zawiesiną. Fascynuje mnie, że człowiek, który publicznie opowiada, że największym problemem świata jest zbyt duża liczba żyjących na niej ludzi, jednocześnie promuje masowe kłucie populacji. Niezwykle ciekawe czasy. Ludzie nie są w stanie wyprodukować pokoju. Ludzkie zamysły oczyszczenia i podźwignięcia na wyższy poziom jednostek czy społeczeństw nie zdołają zagwarantować pokoju, gdyż nie trafiają do serc. Łaska Chrystusa jest jedyną mocą, która może stworzyć lub utrwalić prawdziwy pokój. Jeżeli zostanie ona wszczepiona w serce, to wyrwie zeń złe namiętności, które powodują spory i walkę. Uwagę Stasia zwróciły ptaki lecące od strony Echtum Omfara ku jezioru Menzaleh. Leciały one dość nisko i w przezroczystym powietrzu widać było wyraźnie kilka pelikanów zagiętymi na grzbiety szyjami, poruszających zwolna ogromnymi skrzydłami. Staś począł zaraz naśladować ich lot, więc zadarł głowę i biegł przez kilkanaście kroków groblą, machając rozłożonymi rękoma. Patrz, lecą i czerwonaki! – zawołała Nel. – One wracają pod wieczór do swoich siedzib na wysepkach – rzekł chłopiec. – Ach, gdybym miał strzelbę, po cóż miałbyś do nich strzelać? Kobiety takich rzeczy nie rozumieją. Ludzie niszczą ziemię. Wystarczy udać się w teren. Telewizory, butelki, podpaski. Człowiek zainteresowany jest jedynie światem, który kończy się w okolicach jego własnego nosa. Gdy było nas mniej, ziemia miała szansę się odrodzić. Zwierzęta morskie mają w sobie takie ilości toksyn, że opowieści o zdrowej rybce na obiad stały się ponurym żartem. Tuńczyk czy łosoś zabiją cię równie sprawnie jak przemysłowej hodowli świni i kurczaki. Ptaki morskie mają plastik w żołądkach. Zanieczyszczenia dostające się do oceanów zmieniają kwasowość wody. Morza umierają. Nie jest to związane z ociepleniem, ale z toksycznym bełtem, jaki jest wtłaczany przez ludzi do oceanów. Stada ptaków spadają z nieba, martwe, bez oczywistej przyczyny. Preparaty chwastobójcze i chemiczne opryski GMO niszczą owady. W rezultacie ptaki padają z głodu. Gleba, która zależna jest od bakterii w niej zamieszkujących, staje się martwa biologicznie. Nie wystarczy sypnąć azotem, fosforem i potasem. To jest rabunkowa gospodarka oparta na darwinowskiej filozofii. Można tak wyliczać długo. Tych zmian nie da się zatrzymać, wmawiając ludziom, że wystarczy pozbyć się metanu i dwutlenku węgla. Zmiany klimatu i globalne ocieplenie są prawdą. Powody tych zmian mogą być prawdą i tylko prawdą. Problem polega na tym, że nie jest to cała prawda. Teoria ewolucji gatunków przyjęta jako pewnik, według której Ziemia jest niezwykle stara, działa na wyobraźnię. Epoki geologiczne, które trwają miliony lat, zdają się posiadać jakąś magiczną, boską siłę trwania i ciągłego tworzenia nowych, niewystępujących wcześniej.
wcześniej istot. Jest to jednak całkowicie niezgodne z tym, co obserwujemy. To baśń. Ta planeta to jedno wielkie cmentarzysko. Umieralnia. Nie obserwujemy tutaj powstawania nowych planów budowy ciała, nowych zwierząt z unikalnymi, świeżo nabytymi cechami. Mówiąc językiem komputerów, nie powstaje tu żadna nowa informacja. Obserwujemy gigantyczne, bezlitosne wymieranie. Przeszłość tętniła życiem. Starożytne podania opisują przemieszczanie się ogromnych stad antylop wokół siedlisk ludzkich przez 7-10 dni z rzędu. Miliony osobników ciągnęły z jednego krańca horyzontu po drugi. Nieprzerwana fala żyjących istot. Dzisiaj na Ziemi żyje jedynie promil gatunków, które zamieszkiwały ją w przeszłości. W świecie sprzed potopu zwierzęta były ogromne w porównaniu do dzisiejszych. Zwykła ważka miała rozpiętość skrzydeł dochodzącą do 70 cm. Ta planeta jeszcze nie tak dawno kwitła i tętniła życiem. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Czytamy w Biblii, że Bóg stworzył świat jako miejsce, w którym nie było drapieżnictwa, kolców na roślinach, zwierząt i owadów kąsających jadem, cierpienia, chorób i śmierci. O szóstym dniu stworzenia powiedziane jest: i widział Bóg wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Każdy dzień w tym procesie kreacji to przygotowanie ziemi dla wszelkich istot, które będą ją zamieszkiwać. To nie jest jakieś absurdalne wrzucenie stworzonych istot w bagno z poleceniem, a teraz ewoluuj, chamie. To od samego początku konsekwentne realizowanie planu, tak aby szczęśliwe istoty mogły żyć, żerować i rozmnażać się w perfekcyjnym środowisku. Każdy z nich zajmuje swoją własną ekologiczną niszę. To nie jest przypadek, to czuła troska. Ponadto to dzieło artysty. I to artysty z fantazją i poczuciem humoru. Zrozumiałem to kiedyś w zoo, obserwując pawiany. Może to były makaki? Od przodu niezwykle dostojna małpa z imponującą fryzurą. Ale jak tylko się odwróci, ukazuje swoją drugą twarz. To wielka, czerwona, duża atrakcja. Świat to nie tylko ciernie i chwasty, to również niedościgniony artyzm. Co się zmieniło? Grzech pojawił się na świecie. Człowiek wybrał własną drogę, odrzucił prawo Stwórcy. W miejsce harmonii pojawił się chaos i ten chaos narasta. Widzimy go w jaskrawej formie w naszych czasach. Greta Thunberg opowiada z przejęciem, że wszystko ginie i że musimy coś z tym zrobić, bo mamy problem. Jeśli mogę coś nieśmiało powiedzieć, to ludzkość nie ma problemu z globalnym ociepleniem. Ma natomiast wielki, ogromny problem z globalnym grzeszeniem. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan wnosi skargę przeciwko mieszkańcom tej ziemi, gdyż nie ma prawdy, ani żadnego miłosierdzia, ani poznania Boga w ziemi. Dlatego ziemia będzie lamentować i marnieje wszystko, co w niej mieszka, wraz z polnymi zwierzętami i ptactwem nieba. Nawet ryby morskie wyginą. Ale to jedno im nakazałem, mówiąc: słuchajcie mojego głosu i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Idźcie każdą drogą, którą wam nakazałem, aby się wam dobrze działo. Lecz oni nie posłuchali ani nie nakłonili swego ucha, ale szli za radą i według uporu swego złego serca i odwrócili się plecami, a nie twarzą. W 1990 roku sonda kosmiczna Voyager 1 dotarła do granicy naszego Układu Słonecznego. Wtedy obróciła aparat i sfotografowała Ziemię. Z tak ogromnej odległości nasza planeta wydaje się być maleńkim, niebieskawo-białym ziarnkiem piasku zagubionym w oceanie czerni. Z ateistycznego punktu widzenia to wszystko, czym jest Ziemia. Ot taka drobinka w rozległym i pozbawionym całkowitego znaczenia morzu przypadku. Ale
W chrześcijańskim światopoglądzie ta jasno-niebieska kropka jest najważniejszą planetą we wszechświecie. To tutaj Bóg Biblii zaprezentował swój twórczy geniusz. To tutaj doszło do upadku człowieka i to tutaj Stwórca zamanifestował swoją miłość do swego stworzenia, opuścił swój tron i skazał się na przekleństwo i śmierć na krzyżu. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz tę wiedzę. Kto określił jej rozmiary, czy wiesz? Kto rozciągnął nad nią sznur? Na czym są oparte jej podstawy? Kto położył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy synowie Boży. Gwiazdy poranne w tym fragmencie to aniołowie. To oni podziwiali ten doskonały mikrokosmos, który wyrażał artystyczną maestrię i potęgę żywego Boga. Aby życie mogło trwać na Ziemi, konieczne są precyzyjne zestrojenia całego układu. To nie jest zbiór przypadkowych algorytmów, to inżynieria. Atmosfera Ziemi w około 78% składa się z azotu i w 21% z tlenu. Pozostały ułamek to argon, hel, krypton, dwutlenek węgla i para wodna. A oto akwarium. Nic wielkiego, zaledwie kilkaset litrów wody. Niby nic, ale ten mikroświatek musi posiadać właściwą temperaturę, cykle azotowe i fosforowe muszą tu funkcjonować prawidłowo, odpowiednia ilość światła musi być dostarczona. Życie w akwarium jest możliwe również dzięki bakteriom nitryfikacyjnym zamieszkującym zbiornik. W ten sposób trujący amoniak i inne toksyny są absorbowane przez bakterie i rośliny. To taka miniaturka naszej Ziemi. Ojej, a co to takiego? Toż to butla z dwutlenkiem węgla. Ciekawe, dokąd prowadzi ta rurka. Panie profesorze, to potworne. Gaz wpada prosto do akwarium, aż bąble lecą. Klif, ty zwyrodnialcu, trujesz ryby dwutlenkiem węgla. Pozwólcie, że wyjaśnię. Dwutlenek węgla jest pokarmem dla roślin, a życie zbudowane jest na węglu. W przeszłości bywało go kilkakrotnie więcej niż w dzisiejszej atmosferze. Co robią rośliny, gdy mają dużo dwutlenku węgla? Ano, rosną jak szalone i produkują tlen w procesie fotosyntezy. Wytwarzają go bardzo dużo, tyle że aż to widać. Co robią w tym czasie ryby? Zdychają? Nie, machają wesoło ogonkami i marzą, aby dostać kolejną porcję czerwonych robaków. Wielkim producentem tlenu dla Ziemi jest również fitoplankton zamieszkujący wody oceanów. Szanowni prezydenci, przed półroczem otrzymałem informację tak druzgocącą, że początkowo ją odrzuciłem. Jednakże, dzięki wspólnym wysiłkom naszych najlepszych naukowców, potwierdziliśmy jej wiarygodność. Świat, jaki znamy, wkrótce dobiegnie kresu. A oto pewna petycja. Podpisało ją 31 487 amerykańskich naukowców, w tym 9029 ze znaczkiem PhD. To nie są jakieś cieniutkie batoniki, to uczeni z wieloletnim stażem, dorobkiem i publikacjami w poważnych periodykach. Wzywamy rząd Stanów Zjednoczonych, aby odrzucił międzynarodowe porozumienie w sprawie globalnego ocieplenia, podpisane w Kioto w Japonii w grudniu 1988 roku, a także inne podobne propozycje. Proponowane limity emisji gazów cieplarnianych będą miały szkodliwy wpływ na środowisko, utrudnią postęp w nauce i technologii, zagrożą zdrowiu i pomyślności ludzi. Nie ma przekonujących naukowych dowodów na to, że spowodowana przez człowieka emisja dwutlenku węgla, metanu czy innych gazów cieplarnianych powoduje obecnie lub spowoduje w przyszłości katastrofalne podgrzanie ziemskiej atmosfery i w rezultacie doprowadzi do zaburzeń klimatu na Ziemi. Co więcej, istnieją poważne naukowe dowody, że wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze będzie miał korzystny wpływ na szatę roślinną i świat zwierzęcy na Ziemi. Histeria wokół globalnego ocieplenia rośnie. Czy grozi nam ekodyktatura? Pyta gazeta.
Ludzie trzęsą się ze strachu, a kolejne kataklizmy zdają się potwierdzać najgorsze scenariusze. Jak nie szarańcza, to tornado. W tej sytuacji proponuję radykalne rozwiązania. Przyjrzyjmy się Miltajowi. Wielka populacja tej ryby zapełniała lodowate wody Morza Barentsa i północnego Pacyfiku. Populacja Miltaja zmniejszyła się jednak drastycznie. Ryba zmieniła również swoje miejsca żerowania. Odtrąbiono medialnie, że winne temu są zmiany klimatu. Zresztą rządowe raporty to potwierdzają. Jest to w końcu wielki problem dla wartego miliony dolarów amerykańskiego przemysłu spożywczego. Jednak gdy w grę wchodzi góra forsy, naukowe teorie i analiza faktów mogą podlegać ostremu naginaniu. Jak się okazało, rybacy zaniżają statystyki połowów. Mocno zaniżają. Do tego dochodzą przetwórnie. Liczy się zysk. Chciwość stoi ponad rozumem. Przełowienie jest realnym problemem populacji Miltaja, a nie globalne ocieplenie. Słyszymy, że dwutlenek węgla powoduje wzrost temperatur na powierzchni Ziemi. Nie chcę tutaj rozstrzygać tej kwestii. Media tresują ludzi jak psy Pawłowa. Słowa klucze jak wirus, dwutlenek węgla są wytrychami, które wyłączają instynkt samozachowawczy. Większa część ludzkości zgodzi się na radykalne zmiany. Neodarwinowska interpretacja rzeczywistości sprawia, że nauka stała się więźniem materializmu. Ludzie wierzą w to, że są w stanie kontrolować klimat Ziemi przez restrykcyjne ustawodawstwo. Czy klimat się ociepla? Oczywiście, że tak. Gdy byłem dzieckiem, śmigałem na łyżwach od listopada do początku marca. Oczywiście zdarzały się odwilże, niemniej w zimie było bardzo zimno. Kotłownia, słucham. Słucham, pani kierowniczko. Tak jest. Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno. Ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę przez cały czas. Na okrągło. Pewna skandynawska dziewczynka o zaciętej twarzy powiedziała: chcę, abyście słuchali naukowców i zjednoczyli się wokół nauki. Tak, tak, to bardzo ważne, aby ufać fachowcom. Lekarz cię zaszczepi na grypę, abyś nie chorował. Polityk zadba o twoje dobro i zapewni ci wspaniałą przyszłość. Handlarz używanymi autami sprzeda ci cudowny, wymarzony samochód, a ksiądz wszystko tak ci załatwi, że w końcu trafisz do nieba. No i jeszcze twoim dzieckiem się zajmie. Ja również uwielbiam fachowców. Jestem wielbicielem nauk ścisłych, więc naprawdę wolałbym, żeby ludzie po prostu słuchali naukowców. Wolałbym żyć w świecie, w którym nie ma ruchu płaskoziemców, antyszczepionkowców, kreacjonistów, turbosłowian, negacjonistów AIDS, ani negacjonistów klimatycznych. No ale żyję na tym. Oczywiście rozumiem rozterki pana Wojtka. Problem polega na tym, że zawodowcy są różni, a ludźmi generalnie rządzi chciwość, kłamstwo i inne niefajne cechy. Sam jestem wrednym typem i zawsze zadają pytania. Prawda jest taka, że jeśli jesteś naukowcem i prezentujesz poglądy podważające niepodważalne prawdy nauki, to zamiast przeprowadzać dalsze badania, zostajesz przesunięty do przycinania pazurków zwierzętom doświadczalnym. Nikt nie da ci pieniędzy na dalsze badania. Ba, nikt nie będzie traktować cię poważnie. Stajesz się heretykiem nauki, śmiesznym, zagubionym człowieczkiem o zabawnych poglądach. W okresie kredy stężenie dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej mogło być wielokrotnie wyższe niż w obecnym czasie. Na początku XXI wieku poziom koncentracji dwutlenku węgla wynosił 384 jednostek ppm, co stanowi w przybliżeniu o 37% większy poziom od naturalnego stężenia, wynoszącego 280 jednostek ppm, które panowało na początku epoki rewolucji przemysłowej. Wielu klimatologów nie zgadza się z twierdzeniem, że to dwutlenek węgla powoduje zmiany klimatyczne.
Twierdzą oni, że wzrost poziomu CO2 w atmosferze nie powoduje ocieplenia, lecz jest jedynie reakcją planety na wzrost temperatury. Wróg został zdemaskowany, a teraz musimy z nim walczyć, bez oglądania się na koszty. Czekają nas wielkie zmiany. Tak jak z koronawirusem, wszyscy musimy się podporządkować. Chciałbym jednak zauważyć, że jeśli diagnoza co do przewodniej roli dwutlenku węgla w zmianach klimatu jest chybiona, to ogromny wysiłek ludzkości w zwalczaniu go okazać się może jedynie gonitwą za wiatrem. Według artykułu opublikowanego w London Sunday Telegraph, Timothy Bell, profesor klimatologii z Kanadyjskiego Uniwersytetu w Winnipeg, otrzymał serię pogróżek. Pięciokrotnie grożono mu śmiercią od czasu, gdy ośmielił się zakwestionować dogmat o antropogenicznym pochodzeniu zmian klimatu. Richard Lindzen z MIT, zajmujący się badaniem atmosfery, wyraził opinię, że naukowcy nie zgadzający się z oficjalnym alarmizmem klimatycznym widzą, jak ich fundusze na badania znikają, ich prace naukowe są ośmieszane, a oni sami otrzymują etykietkę sługusów na usługach przemysłu. Dwaj naukowcy, którzy mają dostęp do tych samych wyników badań, do tych samych twardych danych, mogą dojść do zupełnie odmiennych wniosków. W zależności od tego, kto finansuje badania, a naukowiec wszakże jeść coś musi, w zależności od tego, co chcą udowodnić, a także jaki cel sobie postawili, a wreszcie w zależności od tego, w co wierzą, wyniki i wnioski mogą być rozbieżne. Na co dzień otrzymujemy wyidealizowany obraz świata nauki. Ten świat zdaje się mówić jednym głosem, ale tak nie jest. Tam trwa walka o zaszczyty i granty na badania. Słyszeliście zapewne, że genom człowieka i małpy jest w 99% identyczny. To naukowy dowód zwierzęcego pochodzenia ludzkości. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, abyśmy zachowywali się jak zwierzęta. Nie istnieje żadna wyższa siła nad nami, żadne prawo. Tak mówi nauka. Ale ten oto gentleman nazywa się Jeffrey Tompkins. To duża rybka, to naukowiec, genetyk. Przez lata prowadził Centrum Badania Kodu DNA. On i jego zespół porównywali genomy różnych zwierząt oraz roślin. Pewnego dnia zainteresował się dogmatem niezwykłego podobieństwa genetycznego pomiędzy człowiekiem i małpą. Poddał wnikliwej naukowej analizie oba te genomy. Odkrył, że we wszelkich naukowych tekstach zwraca się uwagę na obszary genomów, które wykazują podobieństwo. Obszary, które podobieństw nie wykazują, są konsekwentnie pomijane. Dla przykładu chromosomy Y małpy i człowieka różnią się diametralnie. Tompkins wykazał w swoich badaniach, że genom szympansa i genom człowieka są podobne do siebie maksymalnie w 85%. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że genom myszy i kabaczka jest bardziej zbliżony do ludzkiego niż małpi. Pobrałem losowo 25 tysięcy sekwencji z każdego zbioru danych, a później zacząłem analizę i porównywanie ich z próbkami genomu człowieka. Ponad połowa zbioru danych była niezwykle podobna do genomu ludzkiego, natomiast druga część diametralnie się różniła. Dysponuję twardymi danymi, które potwierdzają to, co mówię. Ciekaw jestem, jaka była reakcja świata nauki na odkrycia Tompkinsa. Czy rozdzwoniły się telefony? Czy zaproszono go do publicznych debat, aby wykazać mu, że się myli? Czy wielkie nazwiska nauki rzuciły się mu do gardła i ogłosiły w mediach, że badania Tompkinsa są niewiarygodne? Opublikowałem moje badania w powszechnie dostępnych czasopismach naukowych. Dane, z których korzystałem, są ogólnie dostępne. Napisane przeze mnie programy komputerowe można znaleźć w internecie. Rząd Federalny i Narodowy Instytut Zdrowia udostępniają algorytmy w domenie publicznej. Nic nie zostało ukryte. Każdy może powtórzyć moje badania i przekonać się, czy miałem rację. Cisza
kompletna cisza, jak wspomina pan Tompkins, spotkał się z absolutnym ostracyzmem. Nikt nie był w stanie wykazać błędu w jego naukowej metodologii. Nikt. Więc został zignorowany. Zastosowano prastarą taktykę. Pan Tompkins nie istnieje. Koniec tematu. Przypatrzmy się górze Rushmore. To, co widzimy, to tylko skały. Gdybyśmy przymierzyli do nich współczesną myśl ewolucyjną, to Dawkins, Timbera czy Carl Sagan powiedzieliby, że skała na drodze erozji stworzyła wierne portrety prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ot, zwykły przypadek. Tyle tylko, że nawet seller naciowy wpadnie na to, że ktoś tutaj ostro zasuwał młotem. Ten ktoś miał pomysł, gdzie umieścić głowy, a nawet o dziwo, wiedział, że Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln mieli twarze, a co więcej, używali ich na co dzień. Prosty człowiek, który nigdy nie był profesorem Oxfordu jak Dawkins, gdy tylko spojrzy na te monstrualne portrety, powie, że jest to dzieło człowieka. Czemu? Bo do stworzenia tego trzeba talentu, pomysłu, narzędzi i wysiłku. Jest jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz, o której zwykle zapominamy, myśląc o darwinowskiej ewolucji. Bardzo ważna. Artysta musi wiedzieć, kiedy przestać tworzyć swoje dzieło. Bez tego Mona Lisa wyglądałaby jak rozchlapany bełt różnokolorowych farb na płótnie. Artysta wie, kiedy jego dzieło jest kompletne, finito. Czytamy w Księdze Rodzaju, że gdy zakończył się potop, Bóg przemówił do Noego. Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. Póki ziemia będzie trwać, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Jest to bowiem dla mnie tak, jak było przy potopie Noego. Jak przysięgałem, że wody Noego już więcej nie będą rozlewać się po ziemi, tak też przysięgałem, że nie rozgniewam się na ciebie, ani nie będę cię gromić. Obietnica ta obejmuje wszystkie pokolenia aż do końca świata. Cykl lato, zima oraz dzień i noc pozostaną niezmienne. Przekaz jest czytelny. Jest ktoś, kto stoi ponad światem przyrody i kontroluje ją, tak aby warunki do życia na Ziemi były optymalne. Aby życie tutaj mogło trwać, ogromna ilość różnych współzależności musi być w stałej równowadze. Tu nie ma miejsca na przypadek. Ilość subtelnych zestrojeń jest oszałamiająca. Wystarczy spojrzeć w dowolnym kierunku. Powietrze, które jest przy powierzchni Ziemi, ogrzewa energia Słońca. Gdy zostanie podgrzane, wtedy zmniejsza się jego gęstość i unosi się wyżej. Optymalna temperatura, dzięki której życie na Ziemi może istnieć, jest w ten sposób zachowywana. Gdyby powietrze po podgrzaniu utrzymywało swoją gęstość przy powierzchni Ziemi, większość istot by wyginęła. Analogicznie, w troposferze, kilkadziesiąt metrów nad Ziemią, ptaki nie mogłyby latać, bo powietrze tam byłoby ekstremalnie lodowate, nieogrzane przez unoszące się rozgrzane masy powietrza z nad powierzchni Ziemi. Oprócz tego nie istniałby wiatr, odpowiedzialny za równomierną dystrybucję gazów po powierzchni planety. 32 km nad Ziemią rozpoczyna się stratosfera. Kołderka zbudowana głównie z ozonu, wychwytująca zabójcze dla życia promieniowanie ultrafioletowe. Ziemska atmosfera posiada idealną gęstość i ciśnienie. Gdyby jej gęstość była niższa, meteoryty odwiedzające naszą planetę nie spalałyby się w niej, ale powodowałyby śmierć i zniszczenie. Chmury, które nadpłynęły nad pański kraj, należy skroplić. W tym celu instalujemy na pustyni sieć balonów na uwięzi. Każdy balon dźwiga lodówkę. Z oziębionej chmury tworzy się deszcz. No, reszta jest oczywista. No to jest genialne. To jest genialne w swojej prostocie. Co za umysł! Pascal i Machiavelli w jednej osobie. Pan jest geniuszem. Podpisuję kontrakt. Thank you.
Również środowisko wodne jest w stałej równowadze i rządzi się podobnymi prawami. Na terenach arktycznych, a także zimą w strefie umiarkowanej, zbiorniki wodne zamarzają. Lód tworzy się tylko przy powierzchni wody i w ten sposób organizmy żywe mogą spokojnie przetrwać w niższych partiach jezior i mórz, gdzie gęstość wody i temperatura jest idealna dla życia. Odchyły Ziemi o 23,4 stopnia względem swojej osi sprawiają, że Ziemia doświadcza pór roku. Gdyby Ziemia pochylała się mniej, regiony polarne otrzymywałyby mniej energii, zmniejszając obszar nadający się do zasiedlenia przez zwierzęta. Natomiast gdyby przechył był większy, to pory roku stałyby się bardziej ekstremalne, zmniejszając pory wegetacyjne i czyniąc środowisko mniej gościnnym. Księżyc wspomaga życie na Ziemi poprzez indukowanie pływów. Fale zapobiegają stagnacji oceanów i czyszczą linie brzegowe. Żadna inna planeta nie ma tak jasnego księżyca na nocnym niebie. Dzięki temu zwierzęta nocne na lądach i w wodzie mogą swobodnie funkcjonować po zmierzchu. Tak na marginesie, wiele asteroid oraz księżycowych kraterów zostało nazwanych ku czci sławnych jezuitów. Od Mario Bettiniego, który użyczył swego nazwiska kraterowi w 1582 roku, aż po Paula McNelliego w 1955. Papiestwo rości sobie prawo nie tylko do panowania na Ziemi, ale również w przestrzeni kosmicznej. Taka dygresyjka. Księżyc jest zarówno 400 razy mniejszy od Ziemi, jak i 400 razy bliżej Ziemi niż Słońce. Oznacza to, że Księżyc i Słońce mają na naszym niebie średnio ten sam pozorny rozmiar. Umożliwia to całkowite zaćmienie Słońca. Ziemia jest jedyną znaną planetą, która może doświadczać zaćmień, gdy jej Księżyc zakrywa Słońce. Dzięki temu wiemy, że istnieje chronosfera wokół Słońca. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Jeśli ktoś pyta mnie, czy mam jakiś dowód na istnienie Boga, odpowiadam, że jest to jasne jak słońce. Sercem naszego Układu Słonecznego jest Słońce, stabilna bomba wodorowa, która co sekundę produkuje więcej energii niż miliard dużych miast zużyłoby przez cały rok. Słońce ponadto oddziela dzień od nocy. Jest niezbędne do życia. Ta gwiazda składa się prawie całkowicie z wodoru i helu, a jest tak gorąca, że w większości jej wnętrza atomy są całkowicie zjonizowane. Ich elektrony zostały usunięte z jąder. Nasze Słońce jest naturalnie podzielone na kilka warstw, które różnią się temperaturą. Rdzeń słoneczny to najgorętszy region Słońca, którego temperatura przekracza 15 milionów stopni Celsjusza. W tak wysokich temperaturach protony z atomów wodoru poruszają się tak szybko, że zderzają się ze sobą i poprzez szereg kroków tworzą hel. Proces ten, zwany syntezą jądrową, uwalnia ogromne ilości energii. Nasze Słońce jest niezwykle stabilne. 2% wahanie na plus sprawiłoby, że stalibyście się wyschniętymi skwarkami. 2% wahnięcie na minus zrobiłoby z Ziemi lodową pustynię. Inne gwiazdy potrafią nagle wypluć w przestrzeń kosmiczną ogromną ilość promieniowania ultrafioletowego. Nasze Słońce jest ekstremalnie stabilne. Gdy rano wyjdziecie z domów, będzie wam świecić, bo ten, który je stworzył, nie pozwoli, żeby nagle zgasło albo zabiło was nagłym wyrzutem zabójczego promieniowania. Przypuszczenie, że oko ze wszystkimi niezrównanymi jego urządzeniami dla nastawiania ogniskowej na rozmaite odległości, dla dopuszczenia rozmaitych ilości światła oraz dla poprawiania sferycznej i chromatycznej aberracji mogło powstać utworzone drogą naturalnego doboru, wydaje się, zgadzam się na to otwarcie, w najwyższym stopniu niedorzeczne. Pomimo tego szczerego wyznania, Karol Darwin nie próbował nawet odkryć rzeczywistej ścieżki, którą musiałaby przełapać ewolucja, aby wytworzyć oko. Na stronie 151 jego fundamentalnego dzieła czytamy:
To, w jaki sposób nerw stał się wrażliwy na światło, nie obchodzi nas bardziej niż to, w jaki sposób powstało samo życie. W czasach Darwina nauka nie była w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania, jak funkcjonuje oko, co dzieje się, gdy pojedynczy foton pada na siatkówkę, jak neurony przekazują sobie informacje, w jaki sposób organizm wydobywa energię z pożywienia, a także w jaki sposób zwalcza infekcje. Tabula rasa. Jeden z najbardziej znanych współczesnych PR-owców teorii ewolucji, Richard Dawkins, prezentuje dokładnie tę samą metodę. Wpychanie śmieci do szafy i w domciu jest czyściutko. Czytałem ślepego zegarmistrza, czytałem Boga urojonego i nie mogłem wyjść ze zdumienia. Człowiek, któremu świat akademicki wysysa okruszki z pomiędzy zębów i drży na dźwięk jego głosu, opowiada bajki, które nie mają żadnego potwierdzenia w tym, co obserwujemy. Absurd. Klepanie w kółko, że to, co widzimy, co ma, jak to pisze Dawkins, pozory projektu i powstało samo, bez udziału inteligencji, to obłęd. Energia, materia, cząstki elementarne od kwarków po atomy, prawa wiążące te struktury, tak skomplikowane, że człowiek nigdy ich w pełni nie zrozumie. Cały nieożywiony ogrom światów ponad naszymi głowami, gwiazdy, planety poruszające się z niezwykłą precyzją, Ziemia z jej niuansami i niezwykłymi zależnościami, to wszystko według pana Ryszarda zrobiło się samo. Jednak z bliżej niezrozumiałych dla mnie powodów pan Richard Dawkins wzbudza moją sympatię. W sumie zawsze miałem słabość do wariatów. Nie jest on jednak typem faceta, który trzyma głowę matki w lodówce. Nie, nie, to zapaleniec. Jest jak człowiek, który pomimo wielkich polipów w zatokach tworzy nową linię perfum. Jak Fitzgeraldo z filmu Wernera Herzoga, który w swojej namiętnej miłości do muzyki postanawia wybudować teatr operowy w środku amazońskiej dżungli. To zresztą alter ego samego Herzoga. Reżyser, rezygnując z wszelkich efektów specjalnych, kazał przeciągnąć w tej potwornej amazońskiej saunie 340-tonowy statek przez wykarczowane wzgórza. Can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Can we just stop? I think. Pan Dawkins w swoim uwielbieniu dla naturalizmu i swojej dydaktycznej pasji przypomina mi nieco moją ulubioną panią od biologii. Siódma klasa podstawówki. Tego pamiętnego wieczoru podczas szkolnej wycieczki w Górach Świętokrzyskich paliliśmy pożegnalne ognisko. Wtedy to ta dzielna, socjalistyczna kobieta przy pomocy słoika i kawałka kiełbasy wyjaśniła nam sugestywnie, skąd się bierze życie. Richard Dawkins przejawia podobną pasję. Jest ewangelistą darwinizmu. Twierdzi, że świat oparty na ateistycznych zasadach, wyzwolony od Boga urojonego, stanie się krainą szczęśliwości. To jego dobra nowina dla planety Ziemia. Nic bardziej mylnego. Żeby to odczuć na sobie, wystarczy przecież poprosić o chińskie obywatelstwo. Stulecie za stuleciem szatan pracował nad utrzymaniem ludzi w nieświadomości co do dobroczynnych postanowień Boga. Dążył do odwrócenia ich wzroku od wielkich spraw zakonu Bożego, zasad sprawiedliwości, miłosierdzia i miłości. Ludzie chełpią się zdumiewającym postępem obecnego stulecia. Bóg jednak widzi ziemię przepełnioną nieprawością i gwałtem. Wielu twierdzi, że prawo Boże zostało zniesione i że Biblia nie jest dokumentem autentycznym. W rezultacie grzech, jakiego nie było od dni Noego, mnoży się na świecie. Szlachetność duszy, łagodność, litość. Wszystko to zostało odrzucone dla pożądania rzeczy zakazanych. Nadchodzą czasy, kiedy świat ogarnie smutek tak wielki, że żaden ludzki lek nie będzie w stanie go załagodzić. Duch Boży ustępuje z ziemi.
Juliusz Verne, wolnomularz i różokrzyżowiec, głęboko zafascynowany ideami masońskimi, jak zresztą większość wpływowych ludzi jego czasów, autor Tajemniczej Wyspy, głęboko wierzył, że człowiek dzięki upowszechnieniu oświaty i rozwojowi nauki rozpocznie nowy etap swoich dziejów. Verne oburzał się, widząc ucisk ludów kolonialnych, którym europejscy tyrani przynieśli nędzę i upadlającą niewolę. Twierdził, nie bez racji, że źródłem tego zła jest niedoskonałość moralna ludzi, ale jego wiara w naukę i wzrost moralny poprzez edukację była naiwna. Saduceusze, czyli hebrajska inteligencja wykształcona w Aleksandrii, byli pierwszymi, którzy znienawidzili Chrystusa. Od pierwszych wystąpień Jezusa z Nazaretu te wykształcone elity darzyły go głęboką nienawiścią. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. Ziemia staje się przed nim pustynią, smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Przed 4000 lat okolice Morza Martwego wyglądały jak piękny, kwitnący ogród. Miasta Sodoma, Gomora, Adma, Seboim oraz Zoar znajdowały się na równinie ciągnącej się przez ponad 100 kilometrów. Życie tam kwitło, a ziemia rodziła w ogromnej obfitości. Bogactwo mieszkańców Doliny Sittim było przysłowiowe. Sodoma i pozostałe miasta wspomniane są w dokumentach z Ebla. Blisko 20 tysięcy glinianych tabliczek potwierdza zapisy Księgi Rodzaju. Imiona jak Abraham czy Józef, nazwy miejscowości, imiona królów. Wszystko to znajduje się w tych starożytnych dokumentach. Ebla została najechana i całkowicie zburzona przez Sargona Akkadyjskiego i Naram-Sina około roku 2240 przed Chrystusem. Dzięki temu te starożytne dokumenty zachowały się do dzisiaj w tak ogromnej ilości. Lot podniósł swe oczy i zobaczył, że cała równina nad Jordanem była dobrze nawodniona, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Jak ogród Pana, jak ziemia Egiptu, aż do Zoar. Chociaż przykład Abrahama, czciciela prawdziwego Boga, był doskonale znany w Sodomie i pozostałych miastach, chociaż Lot, mieszkający wśród Sodomitów, ostrzegał ich przed nadchodzącym gniewem, odpowiedzią tych ludzi na ponurą zapowiedź Lota był szyderczy śmiech. Cliff, idioto, przestań opowiadać bajki. Otrzymałem tysiące podobnych komentarzy. Mieszkańcy Doliny Sittim skoncentrowali się na sobie i swoich przyjemnościach. Całe ich życie obracało się wokół rozrywki. Przemoc, wyzysk i zaspokajanie najbardziej wymyślnych zachcianek było ich drogą życia. Problem polega na tym, że takie standardy bardzo szybko przenikają dalej. Bóg musiał interweniować, aby wyeliminować zepsucie i aby przykład tych miast stał się zaporą przed dalszym rozkładem społeczeństwa. Niestety to, co było, znowu jest. Współczesny świat stał się dokładnym odbiciem Sodomy. Oto taka była nieprawość Sodomy, twojej siostry. Pycha, dostatek chleba i wielkie próżniactwo były w niej i jej córkach. Nie wzmacniała też ręki ubogiego i nędznego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwość przede mną. Dlatego usunąłem je, jak uważałem za słuszne. Ludzie marzą o dobrobycie i pokoju, podobnie jak mieszkańcy pasa Doliny Sittim. W noc poprzedzającą zniszczenie tych miast, mieszkańcy równiny oddawali się przyjemnościom, a także naśmiewali się z obaw i ostrzeżeń posłańca Bożego. Tej nocy na zawsze zamknęły się drzwi łaski dla bezbożnych, lekkomyślnych mieszkańców Sodomy. Bóg nie pozwoli w nieskończoność naśmiewać się z siebie. Nie da wiecznie z siebie żartować. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu.
aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Od zagłady miast upłynęło wiele czasu, ale zepsucie mieszkańców starożytnej metropolii nigdy nie zostało zapomniane. Renesansowy malarz Giovanni Antonio Bazzi, znany był ze swego rozpustnego życia, do historii sztuki przeszedł jako Il Sodoma. Zawsze był niezwykle dumny ze swego pseudonimu. Przed wejściem do Kanaanu Bóg pokazał Izraelowi dwie drogi. Drogę błogosławieństwa i drogę przekleństwa. Dzisiejsza Palestyna jest jak wyschnięty wiór. Brak wody to podstawowy problem mieszkańców Izraela, gdzie okiem sięgnąć tam tylko piach. Nieliczne oazy zieloności są pieczołowicie nawadniane, ale nie zawsze tak było. Ziemia bowiem, do której wchodzisz, aby ją posiąść, nie jest jak ziemia Egiptu, z której wyszliście, którą zasiewałeś swoim ziarnem i nawadniałeś przy pomocy swoich nóg jak ogród jarzyn. Lecz ziemia, do której wchodzicie, aby ją posiąść, jest ziemią gór i dolin, która pije wodę deszczu z nieba. Jest to ziemia, o którą Pan, Twój Bóg, się troszczy i na której oczy Pana, Twego Boga, stale spoczywają, od początku roku do jego końca. Ziemia obiecana, do której wszedł Izrael, była jak dobrze nawodniony ogród botaniczny. Bóg obiecał swoje błogosławieństwo ludowi, który wyrwał z Egiptu, z domu niewoli. Wielu ludzi marzy, aby odwiedzić tak zwaną Ziemię Świętą, pojechać do Izraela. Marzą, by przejść się ulicami Jerozolimy, Kafarnaum, Nazaretu. Chcą kroczyć śladami Chrystusa. Oni nie chcą odzwierciedlać sobą jego charakteru. Oni chcą tylko przejść się tam, gdzie on chodził. Dzisiejszy Izrael nie jest jednak Ziemią Świętą. To tutaj Jezus Chrystus, nieskalany Syn Boży, został opluty, wyśmiany, odrzucony i wydany władzy świeckiej na haniebną śmierć na krzyżu. Ta ziemia jest ziemią przeklętą i tak właśnie wygląda. To ziemia sucha, zdewastowana, pozbawiona wody i boskiej opieki. Jedyne, co tam mieszka, to gigantyczna nienawiść pomiędzy Arabami a Żydami. Wody jest coraz mniej, ziemia pustynnieje. Nawet w klimacie umiarkowanym jest to widoczne. Wody gruntowe obniżają się, przekleństwo pożera ziemię. Kończy się noc nad Sodomą, nadchodzi świt. A chociaż to ja zesłałem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i pozbawiłem was chleba we wszystkich waszych siołach, jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. I chociaż to ja wstrzymałem wam deszcz na 3 miesiące przed żniwami i spuściłem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto go nie spuściłem, jedno pole było zlane deszczem, a drugie, na które deszczu nie zesłałem, uschło, wtedy ciągnęli z 2-3 miast do jednego miasta, aby się napić wody, a pragnienia nie zaspokojono, jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Smagałem was posuchą i rdzą, spustoszyłem wasze ogrody i wasze winnice i szarańcza pożarła wasze drzewa figowe i oliwne, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.